Z mlekiem. Hejka wszystkim, witam się z Wami 1 października i 1 październik, a ja już czuję totalną jesień. Dzisiejszy dzień zaczęłam od pysznych pancake'ów dyniowych. Jezu, były cudne, boskie. Ja w ogóle teraz na jesień to ja staję się totalnie śliwką, jabłkiem, gruszką. Kocham te sezonowe owoce. Jezu, uwielbiam je. Jem je absolutnie na potęgę. Jest niedziela, 1 października, tak jak już wspomniałam. I w związku z tym ja piszę sobie moje cele na październik. Pokazywałam Wam, że cały wrzesień był super świetny, ale powiem Wam, że na początku września i w ciągu września dużo się działo i również miały miejsce negatywne rzeczy. Końcowo niestety nie spełniłam swoich celów na wrzesień. Zawiodłam się na kilku płaszczyznach na sobie, dlatego bardzo mi aktualnie zależy na tym, żeby napisać te cele i żeby w tym miesiącu w końcu skupić się na tym. Mogliście zobaczyć, że dzisiaj też, no w niedzielę mimo wszystko, sprzątałam, ogarniałam trochę, też zdążyłam się minimalnie pouczyć, ale tak dosłownie minimalnie. Po prostu dzisiaj taki miałam jeszcze czas trochę ogarniania, bo naprawdę dawno nie sprzątałam i nie pamiętam, kiedy miałam taki nieporządek. Dzisiaj ogarnęłam, mam z głowy i jest świetnie. Teraz już się biorę za dziennik i zapiszę sobie wszystkie swoje cele. Nie będę mówiła, jakie to są cele, ale pokażę Wam, jak ja to robię. Wyszło słoneczko i ja Wam już pokazuję, jak u mnie to wygląda. Oczywiście wszystko robię w swoim dzienniku. Na górze oczywiście zawsze piszę nazwę miesiąca. A pod spodem tak pokrótce, jaka jest moja motywacja, dlaczego w ogóle chcę zadbać o siebie i dlaczego chcę osiągnąć te cele. Jak one wpłyną na moje życie, jak sprawią, że się poczuję i po prostu coś, co będzie mnie trzymało przy tym, że ja chcę osiągnąć te cele i jest to dla mnie ważne. I pod spodem już piszę kategorie. Ja swoje cele zawsze dzielę na kategorie i po prostu robię to, co aktualnie czuję brak w jakiejś kategorii. Ja wszystko w swoim dzienniku piszę po angielsku, ale oczywiście Wam powiem po polsku, że dzielę to na zdrowie, gdzie piszę na przykład zadbaj o ilość dobrą snu, rzeczy związane z jedzeniem, może jakiś ruch, picie więcej wody, po prostu dobre nawyki, które mają pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Drugą kategorią jest szkoła i po prostu piszę sobie tutaj jakieś moje postanowienia, bo z reguły mogę chociaż w małym stopniu zaplanować, co muszę zrobić. Nie skupiam się na tym, że mam jakiś sprawdzian w tygodniu i muszę się do niego nauczyć, tylko jakieś własne cele. Na przykład czytanie codziennie wieczorem, przed snem, nie wiem, jakiegoś podręcznika. Po prostu jakiś też nowy nawyk. Kolejną kategorią jest praca i pieniądze. Z racji, że jestem nastolatką i nie mam jako tako normalnej pracy, to może brzmieć dziwnie, że mam taką kategorię, ale mimo wszystko w jakiś sposób ja zarabiam pieniądze, na przykład na Vinted. I związane z tym często mam jakieś cele. Na przykład codziennie staram się wystawić chociaż jedną rzecz, żeby po prostu był ciągły ruch. Kolejną kategorią jest życie społeczne i po prostu relacje. Jestem osobą, która niestety często wybiera naukę zamiast spotkanie się z przyjaciółmi, a często mi już po prostu brakuje tych relacji. Więc tutaj sobie daję różne takie cele związane ze spotkaniem się ze znajomymi i bardzo akurat się na tej tabeli również skupiam, bo po prostu jeżeli wiem, że wykonam chociaż jak część tych celów, to wiem, że w tym miesiącu stworzyłam piękne wspomnienia z ludźmi, którzy są dla mnie wartościowi i po prostu jestem szczęśliwsza. Kolejna to jest dbanie o siebie. Mam to zapisane po prostu jako self-care. I tutaj piszę sobie rzeczy, na których
chciałabym się skupić, bo wiem, że one pomagają mi, mnie relaksują i pozwalają mi rzeczywiście odpocząć. Różne dobre też nawyki, jeśli chodzi o skincare i tak dalej. Wszystko, co uszczęśliwi tylko i wyłącznie mnie, moją duszę i może poniekąd ciało. No i już na końcu mam inne nawyki i inne cele. W innych nawykach to po prostu mam rzeczy, które się nie pomieściły w żadną z innych kategorii. Na przykład codzienny spacer z Gają i różne tego typu rzeczy. No i w innych celach mam na przykład, że chcę przeczytać ileś książek w miesiącu, chcę powiedzmy coś upiec nowego, różne takie pierdoły, ale to są już takie typowo cele, coś co można odkreślić przez zrobienie czegoś, niezrobienie. No i mając coś takiego, wiem na czym muszę się skupić. Ważne jest to, żeby o tym nie zapomnieć i po prostu albo zostawić sobie to w miejscu, które ciągle widzimy, żeby wiedzieć, że te cele są dla nas ważne. Albo po prostu, nie wiem, jakoś stale to czytać. Tu nawet w ciągu dnia przypominajcie sobie kilka razy dziennie. Ja niestety nie przypominałam sobie we wrześniu i po prostu zagubiłam się troszkę. Robiłam rzeczy, które były ważne w tamtym momencie dla mnie, ale zapominałam, że muszę ulepszać siebie, pracować nad sobą. Teraz sobie zapiszę wszystkie swoje cele i odezwę się do Was już później. Buźka. Dzisiaj piątkowo mogę sobie pojechać później do szkoły, więc wstałam 1,5 godziny później. Niesamowite. Wczoraj wieczorem obudziłam się, że totalnie praktycznie przez weekend nie zrobiłam żadnych obowiązków szkolnych i jestem bardzo do tyłu, na przykład z notatkami z biologii. Więc krzyżyk mi na drogę, bo muszę to wszystko poogarniać. Ale spoko, dam radę. Dzisiaj nie mam jakichś większych planów. Mam nadzieję, że uda mi się śledzić te moje cele. Wczoraj też wieczorem miałam średni humor po powrocie od mojego brata. Odwiedziłam go i dałam mu ten w końcu prezent na dzień chłopaka. W ogóle mojego brata totalnie rozłożyło. Będę dzisiaj jadła śniadanie też w domu. Nie będę brała dwóch sobie śniadań do szkoły. I do zobaczenia. Ja się kończę malować i się ubieram. Buźka. Przerwowe podróże do Żabki, po coś słodkiego. Hejka, jem sobie jabłko, bo moja mama była na zakupach i kupiła. Siedzę w samochodzie, jesteśmy przed warsztatem mechanika i po prostu będziemy zostawiać samochód. Jestem trochę głodna, ale no, muszę poczekać. Hejka, możliwe, że będę żałowała tego, że się do Was odezwam teraz. Ale miałam bardzo duży mentalny zjazd. Próbuję się teraz trochę z tego otrząsnąć. Idę z moją mamą teraz na spacer z Gają, ale bardzo prawdopodobne, że już nie będę się do Was dzisiaj odzywała. Albo po prostu potem Wam powiem, jak wygląda u mnie sytuacja, bo potrzebuję chwili dla siebie. Po prostu wrzesień był miesiącem, gdzie nie spełniałam swoich celów i nawet dzisiaj zawiodłam się sama na sobie, nie spełniając celów. Najbardziej dobija mnie fakt, że ja mam tylko na to wpływ. To ja decyduję, czy zrobię rzeczy, które doprowadzą mnie tam, gdzie chcę być, czy będę robiła coś zgodnie z moimi płytkimi
teraźniejszymi zachciankami. Ja jestem tego świadoma, ale mam problem w wprowadzeniu tego w życie. Jak kiedyś byłam zbyt zdeterminowana i zbyt surowa dla siebie, miałam za zadanie na terapii sobie też odpuścić to. Już dawno, dawno temu, ale teraz mam właśnie problem z tą drugą stroną, że za bardzo sobie odpuściłam i fakt, że sama siebie zawodzę, mnie dobija. W ogóle się pochwalę, ściągnęłam paznokcie, wow, rąk. Chciałam wam pokazać realia, wiem, że w internecie osoby, które pokazują przykrą rzeczywistość, nie są chętnie słuchane, nie są chętnie odbierane, ale ja bardzo chciałam być tutaj prawdziwa i po prostu pokazywać, że nie zawsze jest piękna, ale jestem pewna, że się ogarnę, bo już czuję się dużo, dużo lepiej. Hejka wszystkim, odzywam się do was z dobrym humorem, naprawdę dobrym humorem. Jaki jest dzień tygodnia? We wtorek, moi drodzy, we wtorek. Jest godzina 9. Wstałam dzisiaj o 6. Jestem w domu. Dzisiaj, powiem wprost, sensowne lekcje zaczynam o 12, więc po prostu wykorzystam ten czas w domu, żeby zrobić jakieś swoje obowiązki. Na pewno zrobię notatki z biologii i chcę jeszcze dokończyć edytowanie filmu, ale to już jest taki mały szczegół do zrobienia, więc to na spokojnie. Od razu przy okazji pokażę wam tą piłkę, o której wspominam. Specjalnie usiadłam na krześle, żeby wam ją pokazać. I to sprawi, że się nie garbię. Ja zabieram się teraz do pracy. Wczoraj też byłam bardzo przytłoczona tym, że zrobiłam sobie cele, ale nie zrobiłam sobie planu i że był 2 października, a ja drugi dzień z rzędu zawaliłam swoje obowiązki i nowe nawyki. To też się złożyło po prostu na moje słabe samopoczucie. Dlatego jeszcze wczoraj wieczorem zrobiłam sobie plan, który już dzisiaj śledzę. Czuję się aktualnie rewelacyjnie. Tymczasem ja zabieram się do pracy i odezwę się zapewne później. Buźka. Film się renderuje, a ja właśnie wrócę do uczenia się biologii. Hejka, mam nadzieję, że nie słyszycie telewizora w tle, ale chciałam nagrać wam tylko szybką przybitkę, że zjadłam kolację, idę się umyć, bo jest u nas burza i boję się, że nie będzie prądu, no i potem będę się uczyła biologii, no i muszę sobie policzyć zadania z matematyki. Moim celem jest pójście o 20 do łóżka, wezmę sobie książki po prostu, ale o 20 chcę być już w łóżku, więc mam pół godziny. Hejka, odzywam się do was i jestem absolutnie chora. Rozłożyło mnie totalnie. Już wczoraj wieczorem czułam się słabo, ale nie chciało mi się wstawać z łóżka, jak już leżałam, żeby wziąć leki i moje lenistwo się dzisiaj absolutnie na mnie odbiło. O ile jak wstałam, czułam się w miarę okej. W ogóle to od 2 dni udaje mi się robić jogę i moje plecy czują się, Jezu, niebo w porównaniu do tego, co było. Ale wracając, czułam się okej w miarę, ale już w drodze do szkoły czułam, jak ten wiatr i jak to zimno mnie dobija. A na rozszerzonej matematyce siedziałam w bluzce na długi rękaw, swetrze, kurtce i kocu, więc kompletnie się czułam beznadziejnie, ledwo funkcjonowałam, poszłam potem do sekretariatu, wszyscy mi mówili w ogóle, że wyglądam absolutnie okropnie, mój profesor od matematyki mnie wysyłał bezapelacyjnie do domu, no i w sekretariacie miałam zmierzoną temperaturę, wyszło, że mam gorączkę, był telefon,
Znaczy ja dzwoniłam do mojej mamy, że po prostu mogłaby mnie odebrać, bo też się czułam bardzo źle. Ja też poszłam dzisiaj do szkoły, bo akurat środy mam naprawdę ważne dla siebie lekcje i po prostu skusiło mnie to, żeby pójść i się przemęczyć, ale nie dałam rady. Żeby nie było, nie dramatyzuję. Jest super, żyję. Aktualnie próbuję się uczyć. Jedyne co robiłam, to tak naprawdę jadłam i spędzałam czas z rodziną, bo nawet nie byłam w stanie myśleć, ale niektóre rzeczy muszę ogarnąć. Na szczęście mam przekochane osoby w klasie, które wysłały mi naprawdę porządne notatki i porządne wytłumaczenie, co robili na lekcji. Ale już nie przedłużając i nie przedłużając tej przebitki, którą nagrywam jak zwykle w stanie, w którym wolałabym, żeby większość ludzi mnie nie pokazywała, a pokazuję to publicznie w internecie. Ja sama siebie nie rozumiem czasem, ok? Jak to montuję i czasem patrzę na to, jak wyglądam, co mam takie, oh my god, nie. Ale ja jestem z wami bardzo realna i pokazuję wam, jak wygląda moje życie. Więc ja będę się kurowała jutro, absolutnie na pewno nie idę do szkoły. I co? Ja chyba będę próbowała się uczyć, a jak nie wyjdzie mi uczeń, to po prostu spędzę jakoś przyjemnie ten czas. Buźka. Hejka, dla odmiany odsyłam się już do was z łóżka. Chyba w jeszcze gorszym wydaniu niż wcześniej. Po pierwsze, oglądałam różne vlogi jesienne i tak się wkręciłam już w ten jesienny vibe. Tak mi się chce teraz cynamonu, że to jest jakiś hit. Już nie mogę się doczekać, aż tak wejdziemy w to 100% w tą jesienną energię. Chociaż już spadają liście, już jest pięknie na dworze i po prostu kocham to. Zdecydowanie uwielbiam z Kają chodzić właśnie w jesień na spacery. Jest to mój ulubiony sezon. Ja też kocham sezonowo jeść. Jak na przykład w lato korzystałam w pełni z tych dobroci z naszego ogródka, to tak samo kocham jeść jesienne rzeczy. Ja dosłownie w jesień staję się śliwką, gruszką, jabłkiem, wszystkim co się da, a dynią to w ogóle. Marchewki również kocham. Tak naprawdę nie zrobiłam dzisiaj nic. Ciemno widzę moje tyły z nauką, ale może jakoś uda mi się zapalić tam jakąś świeczkę. To zobaczymy. Jestem chora, mam dalej zatkany nos. Ogólnie czuję się w miarę okej, jest znośnie, ale no głowa mnie boli przez zatoki. Mimo wszystko zrobię sobie listę, taką minimalną listę rzeczy, które po prostu muszę zrobić jutro, żeby świat się nie zawalił. I no oczywiście przesadzam, ale nie chcę jednak cały dzień przeleżeć w łóżku. To też nie będzie dobre dla mnie. Tymczasem tak już na poważnie, ja idę spać, znaczy na początku planować, a potem spać, bo chyba już widać mój stan, że potrzebuję tego. Hejo wszystkim, witam się z wami, jest czwartek. Godzina przed 7. Planowałam wstać wcześniej, ale niestety zbyt późno poszłam spać. A tym bardziej, że jestem chora, chciałam po prostu spać tą potrzebną ilość godzin, żeby mój organizm zdążył się trochę zregenerować. Ogarniam się aktualnie. Nie chciałam, żeby mój organizm wyszedł z rutyny budzenia się wcześniej. Mam też na dzisiaj obowiązki. Ogólnie czuję się całkiem w porządku. My aktualnie ludzie bardzo mocno na siebie nakładamy presję, że ciągle musimy pracować. Nie dajemy sobie momentu, żeby wziąć oddech, a ja właśnie wczoraj dałam sobie taki dzień na odpoczynek. Byłam chora, czułam się beznadziejnie i po prostu też po części byłam do tego zmuszona. Odpoczynek jest istotny, żeby mieć w życiu ten nasz balans. Lecz już dzisiaj muszę jednak wykonać jakieś rzeczy, pomimo choroby, ale też leżenie podczas choroby nie jest w 100% najlepszą opcją, ponieważ dużo szybciej wrócimy do siebie, jeżeli będziemy sobie troszkę wmawiać, że wszystko jest w porządku. Jak możecie zobaczyć, ogarniam się. Nie będę robiła pełnego makijażu. O Jezu, przesadziłam z różem chyba. Trudno się mówi i żyje się dalej. Nałożyłam tylko korektor, teraz nakładam róż, może nałożę rozświetlacz. No i wytuszuję sobie rzęsy. To są te podstawowe rzeczy, których używam do makijażu, bo po prostu sprawiają, że czuję się dużo, dużo,
bardziej pewna siebie, bo miałam łatwiej mi być produktywną i robić swoje zadania. Nie rozpraszam się, kiedy po prostu czuję się ze sobą dobrze. Tak jak niektórzy mają zasadę posiadania czystego biurka, żeby móc się uczyć, ja po prostu muszę czuć się dobrze. I przy okazji będę wyglądała też zdrowiej. W ogóle tak już totalnie jesiennie, to zaczęłam używać nawet tego rozświetlacza już z tej paletki różu, ponieważ on jest taki bardziej pomarańczowy, bardziej złoty i daje mi jesienny vibe. Hejka wszystkim, ciasteczka się pieką, a ja je piekę, ponieważ, że tak powiem, mam kilka małych długów. Po prostu kilka osób mi ostatnio pomagało w różnych rzeczach i będę też oddawała różne pożyczone rzeczy, więc po prostu w ramach mojej wdzięczności daję im ciasteczka. Jest to przepis na najprostsze tak naprawdę pieguski, ale niezastąpione tak naprawdę. To jest mój typowy klasyk klasyków. Nie czułam się najlepiej po śniadaniu, a wtedy usiłowałam się uczyć języka polskiego. Miałam jeszcze usiąść do angielskiego, ale no na dobrą sprawę tylko zrobiłam język polski. Teraz się czuję dużo, dużo lepiej, powiem wam. Troszkę się obudziłam, mam tylko zatkany dalej nos i no trochę kicham, ale czuję się dobrze. Porobiłam też zdjęcia rzeczy na Vinted. Ja teraz mam rutynę dodawania codziennie jednej rzeczy, przynajmniej. Mały cel sprawia, że jest on dla mnie wykonalny do zrobienia, a ja idę sukcesywnie do przodu. Uwielbiam te ciasteczka. W moim domu dalej jest rozważane, czy jutro powinnam iść do szkoły. Ja mówię, że tak. Ja muszę się wykurować na 4 godziny rozszerzonego polskiego i sprawdzian z geografii, na której jeszcze tak średnio umiem cokolwiek, ale dam radę. No, a moja mama jest raczej fanką tego, że została. Zobaczymy. Ja tymczasem czekam, aż upieką się ciasteczka i pójdę chyba się uczyć angielskiego. Kocham ten zapach, yes. Zmyć tuszu do rzęs dookoła oczu. Przepraszam. Witam się z wami, mam śniadanko i będę się łączyła na polski rozszerzony na Teamsach, ponieważ no, w mojej szkole nie ma problemu, żeby osoby chore, pomimo tego, że będą nieobecne dalej na lekcji, będą miały wpisaną nieobecność, żeby po prostu korzystały z lekcji i łączyło się przez Teamsy. Ja sobie zrobiłam też śniadanko, bo no nie zdążyłam niestety zjeść i teraz czekam, aż mój polonista się ze mną tylko połączy. Hejka, ogarnęłam się trochę. Wczoraj jedną paczuszkę już taką dałam, a dzisiaj idę dać jeszcze jedną, więc pakuję sobie jedną taką paczuszkę i idę.
Ja mam sobie teraz drugie śniadanko i mam ogólnie wszystko ogarnięte. Hejka, witam się z wami. Jest po godzinie 3:00 i od 2 godzin usiłuję pójść spać. Za dużo Pepsi na wieczór, za dużo kofeiny i po prostu pomimo tego, że jestem zmęczona, nie jestem w stanie usnąć. To jest chore. Miałam też tak wielokrotnie, jak po prostu piłam późno kawę i jest to dość problematyczne. Jutro muszę wstać najpóźniej o 9:00, więc zapowiada się ciekawie. Poszłam sobie właśnie przed chwilą zrobić melisę. Mam nadzieję, że trochę pomoże, jak nie pomoże, to trudno. Ja oczywiście nie używam telefonu, teraz sięgnęłam po telefon, żeby nagrać wam przebitkę, ale dosłownie jedyne co robię, to czytam nudną książkę. Znaczy nie nudną, ale żadną akcję, żadną taką mocno wciągającą. Po prostu chcę zasnąć, a nie mogę. Ale tak podsumowując, miałam dzisiaj super dzień. Z moimi rodzicami pojechaliśmy do restauracji, a potem razem do kina. Oglądaliśmy Zieloną Granicę, rewelacyjny film. Polskiej reżyserii naprawdę warte obejrzenia. Otwiera bardzo oczy na różne problemy. Pokazuje on realia, jak w 2021 roku wyglądało transportowanie uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. I na końcu jest bardzo trafne podsumowanie, porównując do tego, jak wyglądało, jak rozpoczęła się inwazja na Ukrainie. Jest to przerażające, jak bardzo my wierzymy, jak bardzo jesteśmy oszukiwani przez media społecznościowe, ogólnie całe społeczeństwo. Tak naprawdę większość informacji, które jest nam przekazywane, to jest pranie mózgu. Usiłowanie, wykreowanie społeczeństwa, którego określona grupa chce. Nikt tak naprawdę nie zna prawdy. To, co jest nam przedstawiane, jest tylko odrobinką prawdziwej historii. A tak jeszcze podsumowując ten ogólnie tydzień, to był to tydzień dla mnie dosyć chaotyczny, dosyć wyboisty. Ciężko mi jest określić go nawet. Tak naprawdę to była walka ze sobą, żeby wrócić do mojej rutyny, którą straciłam we wrześniu. Straciłam moje niektóre zdrowe nawyki. A w ogóle to zaczęłam też wracać do nawyków, które miałam jeszcze w tamtym roku szkolnym. I to sprawiło, że w końcu czuję się trochę bardziej taka relax. Mam czystszą głowę i mniej się martwię zdecydowanie. Fakt, miałam kilka mental breakdownsów, bo no ciężko mi było wrócić do tej rutyny. No i gdy nakłada się dużo nawyków na siebie, to ciężko jest je wszystkie wprowadzać. Wszystko trzeba małymi kroczkami. No i te małe porażki możemy sobie wybaczać. Ważne jest to, żeby po każdej porażce po prostu popchać siebie i powiedzieć sobie: ej, jest to dla ciebie stara ważna. Nikt inny nie zamierza cię zmusić do zadbania o siebie. Ty musisz zrobić to sama i po prostu do your job. Push yourself. Nobody else is going to do that. Gdy tracimy tą motywację, gdy jesteśmy sobą zawiedzeni, ponieważ kolejny raz coś nam nie wyszło, ważne jest to, żeby tak obudzić się ze snu, otrząsnąć się
po prostu ustalić sobie, że ej, laska, jest to dla ciebie ważne. To ty musisz zadecydować, że chcesz zostać lepszą wersją siebie, a nie zostawać na starych śmieciach. Just do it. Pokaż im wszystkim, że są w błędzie, że nie dasz rady. Udowodnij sobie sama, że jesteś w stanie osiągać to, co tylko zechcesz. Oczywiście we wszystkim starając się zachować zdrowy balans i nie popadając ze skrajności w skrajność. Bo jak wszyscy wiemy, my jako ludzkość mamy do tego skłonność. Wiem, że powrót do rutyny, tak żeby być pewna, że jest to moja rutyna, zajmie mi jeszcze trochę czasu. Na razie mam nadzieję, że nie będzie różnych występków, ponieważ z wprowadzaniem nawyków lub wracaniem do nich jest tak, że jak sobie odpuścisz 2 lub 3 razy, to do tego nie wrócisz. Dlatego teraz muszę się zmusić troszkę do dyscypliny. Naprawdę mam już w sobie mało energii, chociaż no, to tak działa, oczy mi się zamykają, ale ja nie zasnę, dosłownie. Nie potrafię tego uzasadnić, więc ja będę sobie tylko czytać już książkę i delektować się tą chwilą dla siebie.